Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku, czwartym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, małe przypomnienie, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, a w tym czasie możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discord, na Twitcha, zostawić followa, czy mój drugi kanał vlogowy, tam możecie też dać suba. Szukaliśmy oczywiście naszej kochanej Yennefer, znaleźliśmy Yennefer i w trakcie, kiedy wracaliśmy do zamku, zaczął gonić nas Dziki Gon. Przed nim udało nam się uciec i ujść z życiem wraz z Yennefer. I tak znaleźliśmy się w byłej stolicy Temerii u samego króla Emhyra, a dalej nie wiem. I stoimy przed wyborem. Wybór nie jest najcięższy. Wybór jest ciuchów. I zobaczymy, jak potoczą się losy dalsze naszej rozgrywki. Mam nadzieję, że łatwo i łatwo będziemy sobie ciachać potwory. A ty, ja myślałem, że tu łatwy wybór, a tu tutaj krój szwedzki, szwajcarski. Dobra, nie no, chyba ten pośrodku najlepiej wygląda, tak mi się wydaje. Bardziej stylowy, wybierzemy ten pośrodku. Wybierzmy się zatem. Wszystko mi za... Nie, tylko miecze mi ukradli. Nie pociachał króla. Tak naprawdę z królem mamy wiele wspólnego. Ty, Gerward Szkot. Z królem mamy wiele wspólnego, ale nie będę spoilerował dla tych, których nie grali. Będziemy się z nim widzieć jak... A zresztą nic nie mówię. Ej, jak to ukradnę, to mierzy na czarownicę, możemy przeczytać? O kurde, kimże są słowcy czarownic, pytacie. Kurczę, ludźmi takimi jako i wy, przyzwoitymi, co kłamstwem i obłudą się brzydzą, żyjącymi w zgodzie z prawami bogów, jak i natury, a kto? A łowcy czarownic. Oburzonymi, nieustającymi machinacjami wiedźm, czarnoksiężników i nieludzi. Jedyne, co nas odróżnia od gminu, to fakt, iż odważyliśmy się chwycić za broń, by bronić naszych ziem przed złym. To niby gangrena je trawi. Nie mamy dowódców, nie mamy własnych kaszteli ni ziem, choć naszą walkę wspiera swym złotym bogobojnym Radowid. Co? Złotem bogobojny Radowid? Nie złożyliśmy przysięgi ani jemu, ale kurwa, mam zadanie na sam początek odcinka. Świetnie, że wszyscy już tak. No ale trudno. Ani żadnemu innemu władcy. Służyliśmy tylko wiecznemu ogniowi. Słuchamy się tego własnego sumienia. To może do nas dołączyć każdy, kto w duchu jest prawy, a w ciele krzepki. Znaleźć możecie nas w każdym większym mieście północy. Damy wam wikt. Opiekunek i broń objaśnimy, jak złego rozpoznać po znakach nieomylnych, takich jak znamiona, magiczne symbole się układają. Gładka cera u białogłów, co większe niż 30 wiosen, widziała, czy czarny kot po obejściu trzymanym. Pokażemy, jak bronić się przed usłami, jak z pomocą dwimerytu okiełznać i zdusić magiczny żywiot. Żywioł. Przyuczymy, jak rozpalonym żelazem wyciągnąć z grzesznikom najtajniejsze sekrety, jak śmierć im zadać za świętego ognia pomocą. Kurwa, tragedia. Potłuk krwi. Nowy wpis w scenariuszu. Między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Na dole macie podpięte, do której minuty to czytałem, także... Jeżeli chcecie to sobie skipnąć, to tam macie napisane. Umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłonę i porozumieć się z umarłymi, albo wezwać ich na krótki czas do światła pod słońcem. Sztuka ta nazwana jest nekromancją. Również umarli mogą przebić zasłonę i przedostać się do świata żywych. Przedmiotami takich bywają obrączki ślubne. Okej, okay. Czyli tutaj jest mowa o naszej... O północnicy. Wpis: Mokrowa dziewica. Besteriuszu, pokaż dziewicę. Mokrowa dziewica. Ło kurwa, ale paszczur jebany. Gaduję, że występuje na bagnach. No nic, dobra. Porozmawiajmy z szambelanem. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy waszmość jest kontent ze stroju?
Content aerobie, chłopie. O kurwa, go skakała. Powiedzmy. Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. Nie ma chuja. No to się upewniaj. Potrafię się ukłonić, nie jestem chamem? No to się upewniaj. Się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół. Musimy tak zrobić? Dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Kurwa, to jest król w końcu. To nie. Ta noga do przodu, połóż prawą rękę na piersi. Jakoś tak. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Niechaj będzie, bo to kurwa król jest w sumie. Ja to też wam ukradnę, pewnie, że kurwa tak. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie. Jasne, jasne. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Dobra, resztę tych książek przeczytam może na samym końcu odcinka, bo to będzie, będą takie segmenty czytania książek i poznawania uniwersum Wiedźmina i będziemy to robić zawsze na samym końcu, żeby nie kurwa na samym początku, jak teraz to zrobiłem, że 3 minuty czytałem książkę. Możemy zejść na dół? No co nie możemy, jak możemy. Pewnie zamknięte jest, coś tak kojarzy, że tutaj były drzwi i były one zamknięte. No i bardzo dobrze kojarzę, ale też są spodnie myśliwskie. Ja co jakbym teraz się przebrał? O kurde ty. Ciekawe co było teraz jakbym założył. Kurwa, no muszę to zrobić, bo nie zdzierżę. Nie ma po świata. A nie mogę. Zabezpieczyli. Wiedzieli, że znajdzie się taki gagatek, który stwierdzi, że świetnym pomysłem jest teraz założyć zwykłe spodnie. No ale nie możemy. Zatem do króla i posłuchać jego propozycji. Wielu kurwa, witam. Jemalu. Imgrimie ep art hercer, deitwen adan in karn ep morwud. Emhyr far emreis. Ukłon. Dobry dzień. Ta, no dobra. Ogólnie... A chuj, mogę tego nie robić. Już zjebałem. Kurwa. Wasza cesarska mość. Jebacz. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavod. Nie muszę tego robić. Nie musiałem tego robić, bo my... Tak, ja jestem debilem, bo teraz... do mnie dotarło, że jakby no... Przecież mówiłem już to wcześniej, ale... Przed nikim nie zginasz, karku. No właśnie, sklej pizna już. Nie było tego. Nie chciałem sprawić przykrości szambelanowi. No. Chłop. O, i piękna odpowiedź. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać starego. No właśnie. Czasu. Milcz. Co ty, kurwa? Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Proszę bardzo. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Właśnie o tym mówiłem, że trochę nas tutaj łączy z panem Emhyrem. Trochę dużo nawet. Znaczy mamy wspólną córkę, jakkolwiek dziwnie to nie zazwi. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda?
Więc powiedz, czemu jej szukasz? Wkurzona na obrazku. Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chyba jednak woli machać mieczem. Jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody. I tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! O, rozmowny ten pan król. Zaprowadź go do czarodziejki. W Wiedźminie 2 my go spotykamy? Nie pamiętam nic z Wiedźmina 2, ty. Tragedia, ty. Pamiętam o tej rybki, no kurwa, nic nie pamiętam z Wiedźmina. Pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych. Pamiętam jakby główne, co tam robiliśmy i tak dalej. Na czym polegały misje. Natomiast jeżeli chodzi o imiona, nazwiska, połączenia i czy jakieś postacie się pojawiały w tym Wiedźminie, to akurat Nivuja, nie pamiętam. A jest południe. Wegledyłem Esse ten Wathern, Geralt. Przystoi to tak damy niepokoić? Jestem Herewart II, książę Elander. Dzisiaj nie mogę iść. Nie dość, że każe mi się tu stać jak... Skrzyneczka. I mogę za darmo podnieść. Nóż do chleba zardzewiały. Totalnie OP. Tu kurwa co się dzieje, tam idę. Co robicie? Naprawiacie coś. Ja? Ale zajebisty dron, ty. Nigdy tu nie byłem. O, skrzynki. Worki. Wzmocnione drewno. Złoty przedmiot, elegancko. Kozia skóra. Fajny w sumie dron. Nigdy go nie widziałem. Jakoś nie miałem okazji, przynajmniej w Wiedźminie 3, tu zajść. Nie wiem dlaczego. Ty, a tu po lewo też mogę? Oka. No co ty gadasz w ogóle? Że ja se tak mogę chodzić, kurwa. Jebać tego samblera, zaraz tam pójdziemy, ty. No jakie to zajebistości są. Ty, na dwór mogę... Co ty? Nie mogę na dwór? I od się dupca. Dobra, opę. Tu mogę? Nie mogę. Możemy iść na dwór, chodź. Pamiętam, że tu była taka skrytka. Nie wiem, czy Ardem będę mógł to wysadzić. Czy mnie kurwa nie... Nie dojadą za użycie Arda. Gdzieś tu była skrytka. O, tu się coś świeci. Tak jest. Dobrze pamiętałem. O, nie będzie się otwarło. Tutaj. I co tu będzie ciekawego? Siodło i stary list. Przeczytajmy stary list. Szanowny panie Rodrik de Vete. Oczywiście książki będziemy czytać na końcu, natomiast takie listy... które opisują daną miejscówę i nie są zbyt długie, no to oczywiście na bieżąco. Szanowny panie Rodrik DWT, proszę wybaczyć, że tak długo zwlekam z odpowiedzią. Czekałem, aż Golan Vivaldi potwierdzi, że wystawiony przez ważność weksel ma pokrycie. Nie, żebym ważności nie ufał, ale strzeżonego bogowie strzegą, jak mówi kedweńskie przyrzekadło, pożekadło. Odpowiadając już bez zwłoki na zapytanie waszmości, klątwę książki Adi rzeczywiście można przywrócić. Wiedźmin z Rivii mają jedynie rudymentalne zrozumienie magicznych arkanów. Nie potrafił bowiem ostatecznie odczynić zaklęcia, a jedynie przerwać jego działanie. Klątwę książeczki Adi. Pewnie też z Wiedźmina 2 czy coś, nie wiem. Wiedźmin 2 się odbywał w tej w sumie twierdzy? Też nie pamiętam, nic kurwa nie wiem. A żeby Ada znów strzygał się przemieniła. A coś kojarzę. Jadła należy dodać 3 krople krwi jej ojca, króla Foltesta. 3 krople krwi wilka i 3 krople z żółci świeżo pochowanej kobiety. O kurwa. Która 100 lat skończyła, acz to... A acz 101 roku życia jeszcze nie rozpoczęła. Nad tak zaprawionym jadłem rzucić należne następujące trójkąt w trójkącie?
Rzucić należy następnie trójkąt w trójkącie. To powinno zadziałać. Kurwa, ale się spociłem to czytając, czy ten język to jest tragedia. Niechże jednak ważność dwakroć się zastanowi, czy rzeczywiście chce czynu tak haniebnego dokonać. Polecam się na przyszłość. Alessandra de Viel. Ej, nichuja nic nie rozumiem. To wszystko było w tej skrzynce? Czy nic nie było w tej skrzynce właściwie? Zajebiście. Już nie pamiętam co było. Pamiętam co tej rybki, kurwa. Nie wiem, coś list i coś jeszcze było, i nawet nie wiem co. Może drogie te kwiatki. To dwór królewski. Wracamy do tego gościa. Już raczej nic ciekawego. O! Tam witam. To się pchać, kurwa. Gościu. Tylko ty masz na plecach? Za sobą? Rzeźnik z Blaviken. Mówi ci to coś? Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Dobra, jak najkurwa szybciej przyjdę. Dawaj skrzynki. Postemerion. Coś tam królewskie, coś tam. Dobra, będziemy to sobie na samym końcu zrobimy pół godziny czytania kurwa książek. W moim łamanym polskim. Będzie zajebista zabawa, mówię wam. Bezwzględnością i cynizmem. A proszę zaczekać, wasza wielmożność nie nadąża. Ryba. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. To tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Dobra, to jest wyjście. Ja obecnie skrywa coś. Perły północy. O! Geralt. Szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Kurwa. O! Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą. Ja na znikłach była bardzo mała. Ostatni raz ją w ogóle widzieliśmy. To już nasi agenci? Więc to już są nasi agenci. No no, szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? On kazał dwójce zabić? Emhyr mówił, że idzie za nią. Pamiętam, nic nie pamiętam. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Kurwa, 12 IQ. Przeze mnie. Widzisz? Szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. O, witam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. Damy radę. Czego dziki gon może chcieć od Ciri? A ja wiem. Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej... dar. Oj, chodzi. Tak jest. A do czego Ciri miałaby gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To nie jest takie łatwe jednocześnie starać się muszę zapamiętywać to, co oni mówią i nie wykorzystywać mojej wiedzy, którą mam w głowie, bo nie chcę tego robić, żeby nie spoilerować gierki, jeżeli ktoś tu pierwszy raz to ogląda. To gdzie dokładnie? Nie jest łatwe. Na bieżąco słuchać, co oni mówią i wtedy mogę w Velen i w Nowigradzie komentować. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków.
Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła... A czemu nas nie lubi? I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś... Nie, przysięgam, że oglądam swoją własną serię, będę oglądać. Przed następnym odcinkiem. Już... Znaczy odcinkiem, właśnie. Przed następnym... Siądnięciem? Jak to się odmienia? Przed następnym siądnięciem i nagraniem... sesją gamingową, sesją nagraniową. Zbombarduję was zanim wtedy się staniemy, ciekawostkami. Nie odezwałaś się wcześniej, bo mnie nie potrzebowałeś. Co to teraz, kurwa, nic nie pamiętam, co się nie, dzieje. Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. A no właśnie, tak mi się wydawało, ty. Jen, straciłem pamięć. A, straciłem pamięć? Naprawdę? To jest twoja o! Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. A jak się zakończył Wiedźmin 2? Ja nic nie pamiętam. Nawet zakończenia, kurwa, nie pamiętam. No nawet zakończenia nie pamiętam. Chujowy był ten Wiedźmin 2, nie będę oszukiwał. No i znów się nie podobał mi się. Szkoda, ale rozumiem. A przez to, prawda, że Wiedźmin 3 to jest petarda, to Wiedźmin 2. Prawda. Więc chujowego na... Cię do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Plus 3 gwiazdki. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradra. To on, o tam. No chcę. Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej. Chcę poznać świat. Ale próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. O, tam gadasz kłopoty. O! Będę na ciebie czekać. Nie umyję nigdy tych... Nie wiem, chciałbym o ten tam, o kto. Miałem z kimś pogadać, kurwa, już nie pamiętam. I z postaci Triss Merigold. Co tu się stało? Chyba ty... jakby tam wbiegł? Nie, no muszę sprawdzić, kurwa, F5. Dzida! Nienawidzę portali. Musiałem sprawdzić. Dobra, czekaj, wpis postaci najpierw. Triss Merigold. Gdzie to się pali? Będzie w głosariuszu? W seriuszu? Postacie? Jest, postacie. Tu macie opis Ciri. Urodzona w 1251 roku. Ciri dla Fiona postępuje z... Dobra. To będziemy wszystko sobie czytać na samym końcu. Odcinka. Ja chciałbym przeczytać o Triss tylko i wyłącznie. Zawsze poczytywałem sobie za powód do szczególnej dumy, że w poczet swych przyjaciół zaliczyć mogę Triss Merigold z Mariboru. W ogóle to się nie zmieniło praktycznie z wyglądu z Wiedźmina dwójki, tak jak mówiłem, jeden z moich najpopularniejszych odcinków. Tak co, ale akurat Triss Merigold i jej wielkie umiejętności musieli zrobić dobrze. Owa niezwykle utalentowana czarodziejka stanowi bowiem prawdziwą ozdobę swej profesji. Bystrość umysłu, choć moje relacje z Triss były raczej braterskiej natury. Jak braterskie, jak teraz mi się przypomniało, że żeśmy razem w namiocie normalnie leżeli w pierwszych odcinkach. Tak, to jest kurwa braterska natura. Tej naturalnemu rokowi nie uper się żaden wspólny przyjaciel, Geralt z Rivii. Bo to Jaskier pisze. Nie opar się nasz wspólny przyjaciel gra z Rivii. I twoje łączyło uczucie, będące czymś znacznie więcej niż przelotną miłością. Będę tu w Yennefer. Triss mieszkał ostatnio w wolnym mieście Nowigradzie. No tak, właśnie coś kojarzy, że myśmy z Triss... Wiadomo. Dobra, miałem z kimś pogadać. Z kim? Z tobą? Ambasador Faradre. Wiem, powiesz jakieś ciekawostki na temat świata? Mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim.
Pozwól, podejdźmy do mapy. O, jeszcze na mapie mi to rozrysujesz, kurwa, kreseczkami. Elegancko. No takie, o Jezu, jak dla takiego debila jak ja, to jest piękna sprawa. Już mi się podoba. O, piękne. Co nowego na Skellige? A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Okej. Okay. Skellige rozbite w takim razie. No a jak tam Nowigrad? Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Chyba w Wiedźminie 2 coś kojarzy, że może byliśmy w Nowigradzie? Wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. Teraz sobie uświadomię, że... można to przekuć na... W ogóle często gry i filmy mają drugie znaczenie, drugie dno i można to przekuć na nasze prawdziwe życie odnośnie odmieńców i tak dalej. Porównać sobie to do naszego świata i wywnioskować może ciekawego. Jak wygląda sytuacja w Velen? Nie wiem, czy zauważyliście od poprzedniego odcinka. Mój komentarz jest dużo, dużo lepszy. Nie wiem, z jakiego powodu to wynika, ale mam wrażenie, że przez pierwsze trzy odcinki zajebiście się stresowałem i była tragedia, a teraz wreszcie wraca prawdziwie. Kurwa, wrodzimy z Saranowic. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. Velen, nie pamiętam. A to co? Nigdy Velen, nie była Velen. Kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Płakur. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Velen, Velen. Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Velen to nie Roż? Kontrolować taki teren. Zdarzało jak on tam miał? Się, że patrole nie wracały do garnizonu. O. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre Krwawy Baron. Krwawy Baron. Dobrze ci radzę. Niestety nie da rady go uniknąć. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radowid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika.
O proszę. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Radani. Na pewno gościu z Radani, ten król. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Na pewno występował w Wiedźminie dwójce, natomiast nie pamiętam, jakie interakcje z nim mieliśmy, oprócz chyba tej w lochu, gdzie wydłubał oczy tej czarodziejce, tak mi się wydaje. O proszę, jest tutaj jakaś ciekawostka. Wreszcie się na coś kurwa przydałem, a nie tylko tu siedzę i nic nie robię. Czyżbym słyszał podziw? Czyżbym słyszał, a mogłem to drugie zapisać, zapytać. Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bez precedensu. Jak Wiedźminie 2 też biliśmy się z duchami. Radowid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emrejs rozprawi się z nim ostatecznie. I to wszyscy kurwa z każdym prowadzą wojnę. Moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko na bank. Jak już słyszę grać, to już Mister Ducha zaczyna bić mocniej. Myślę, kurwa, partyjka jak Winta. Już adrenalinka mi. Niewielkie słońce oświeca ci drogę. Oj, wariacie. Pytaj. Iz do Yennefer. Poka. Yennefer, moja droga przyjaciółka, dziękuję za list. Wybacz, że nie odpowiedziałem na wcześniejszą próbę połączenia się przez Megaskop. Staram się ograniczyć komunikację magiczną do niezbędnego minimum. Nigdy nie wiesz, kto nastawi ucha, prawda? Cieszę się, że znalazłaś. A mi się kurwa literki łączą ze sobą, trzeba w końcu te okulary zmienić. Cieszę się, że znalazłeś sobie miejsce na dworze miłościwie nam pojmującego cesarza i życzę. I życzę i powodzenia w poszukiwaniach jego córki. Dobrze wiedzieć, że zamiary Emhyra wobec niej się zmieniły na, jakby to ująć, bardziej przyziemne. Może w tej sytuacji porozumienie z lożą będzie jednak możliwe. No tak, mamy loże czarodziejów. W odpowiedzi na twoje pierwsze pytanie mogę stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Cirilla nie pojawiła się nigdzie na południe od Jarugi. Wierz mi, akurat jej magiczną sygnaturę wyczyłabym od razu. Fringilla, czyli ta bez oczu chyba. Z nie kontaktowałem się już od dłuższego czasu, wiem tylko, że sprawy w Nowigradzie przybrały zły obrót. Mówiła coś o wyjeździe do Kowiru, ale obawiam się, że w obecnej sytuacji politycznej to niemożliwe do spełnienia mrzonki. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli dołączyć do ciebie w Wyzimie. Wpierw jednak muszę załatwić pewne przykre, aż pilne sprawy. Ukler. Podoba mi się, że po raz pierwszy tyle razy grałem w Wiedźmina, ale tak naprawdę nigdy nie miałem okazji. Nie miałem okazji tak naprawdę zrozumieć w 100% co oni piszą i o czym oni do końca rozmawiają, a teraz faktycznie siadam tu i zaczynam rozumieć to całe uniwersum. Z tego niesamowicie dumny. O! Końcy ten, ale raz zadziałał. To jest chyba bug, bo to nie powinno tu tak być. Chyba zbugowało mnie się portal, no ale dobra. Naszej twórcy gry już nie zrobią łateczki. Wiemy, już ukradliśmy wszystko, co mogliśmy. Odwierz ekwipunek. Jak mogę waszmości służyć? Dawaj mi. Oddając moje rzeczy. Tak. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Dzięki, wariacie. Nie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. No, epizda. Wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. To co mi się nie podoba, pysabę, bym kopa. To też moja córka jest, po części. O kurwa, jestem przeciążony, bo nabrałem sporo niepotrzebnych rzeczy. Czy dałoby się coś, kurczę, posprzedać? Nie, co ja założyłem za gówno? Czy dałoby się coś... coś posprzedawać w końcu, udać do jakiegoś handlarza różnorościami. Znaczy wypierdolmy te miecze, bo one są najtańsze.
No i jeszcze coś by się też przydało wypierdolić. No to tam jest, on już trochę droższy, dobra. Do handlarza, jak najszybciej. Kurwa, wykrzyknik. Tu jest, no to jak mam nie kliknąć wykrzyknik, nie wygadzi. No jak, partyjka. Co ty gadasz, ty, aby ustalić kwotę, dobra. Zadychu. Chcę grać w karty. Aha, hazardzik, już mi się podoba. Dobra, możemy sobie, aha, mogę sobie dodać kartę albo, no tak, Zoltanka to ja bym dodał, oczywiście, że tak. No innych kart nie mamy, mam Skojatel, to ja mam 3 karty z tego co widzę. To jedna, zajebisie. Potworów też nie mamy kart niestety. Ja nie mogę ich dodać. Starczy... A co tu się kurwa stało? Czemu nie mogę dodawać? Dobra, w każdym razie i tak zagrałem Królestwami Północy, bo... Innych tych nie mamy. Manekin do ćwiczeń. Ja bym dodał manekina do ćwiczeń sobie. Postaram się podać wam na dole, bo ja od razu wpisuję sobie w notatnik, od której minuty do której się coś robi. Od której do minuty na przykład czytałem, od której minuty grałem w co i jak się nazywała misja. Także na dole macie, kiedy skończyłem grać w Gwinta. Dla tych, co Gwintem zainteresowani nie są. Kurde, wywaliłbym tą kartę. Wziął tą kartę. A ty co robisz? Co to jest? Co to jest, wariacie? Umieszczona obok karta o tej samej nazwie podwaja siłę obu kart. Nie rozumiem, o co to chodzi. To jest masz jeden tego ataku. Zamieniłbym to na manekina do ćwiczeń. Manekin jest OP. Za czyste niebo bym wywalił i dał jednego manekina. No kurwa, dwa bym wziął manekiny. Nie no, dwa to nie, za duże, czyste niebo będzie OP. Za gęstą mgłę, manekin, rozpocznij grę. Manekiny są turbo OP, z tego co pamiętam. Dziwny zaczyna jako pierwszy, a niech zaczyna. Karty, które chcę wymienić. Nie chcę żadnej wymienić. Chociaż ma, no chociaż manekin. Tom? Czyste niebo? Wypierdol to czyste niebo. O! Dobra, powinniśmy go rozjebać. Chociaż może być mocny. Co robi jego cesarz? Otrzymaj 3 losowe karty z ręki przeciwnika? Nie no, kurwa, co to jest za gówno? Katapulty zostawiamy na koniec. Na razie rozpoczynamy spokojnie. Piąteczka. Bardzo dobrze to rozstrzyga. Tego co wiem, cesarstwo Nilfgaardu, jeżeli będzie remis, to on to wygra. Zresztą do takiego remisu doprowadzić nie chcemy. Zoltan? Nie, Zoltan nie, anuluj. Robimy coś takiego. Chociaż to jest ryzykowne, bo to 5 punktów przewagi, on może w każdej chwili spasować. Pożoga. To nie mogę rzucać już tej karty? No nie mogę. Wydaje się, że jesteśmy kartę do przodu. Wydaje mi się, że ja bym spasował w tym momencie. Kurwa, ale mam mocnego tego Emhyra. 3 karty za Friko. Ja mam co? Ja mam jakieś totalne gówno, ty. Zaskający mrów. Aktywne efekty pogodowe, kurwa. Ale Syf jebana, on jakąś kartę za 10 wyciąga. No, nie będzie to łatwa przeprawa. To nie będzie przeprawa po parku. Dobra. Także... Zoltan? On pewnie spasuje. A nie. A bierze sobie 3 karty za Fico, tak? Nie, powinien... Obejrzyj 3 losowe karty. On zobaczył 3 moje karty, a nie wziął mi 3 karty. Dobra. Kurwa. To git jest. Dobra, to jak się podwoi, to będzie 9. Znaczy 4, czyli będę miał 9 punktów, czyli beznadziejnie. Że musimy coś takiego zrobić. On pewnie spasuje. Tragedia. Przegraliśmy to. O, nie ma sensu.
On wie jakie ma karty. Dobra, tragedia. Chujotę ten zrobił straszną. Musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak, żeby wygrać. To się podwoi. Jestem trzy. Dwie karty w dupę. Nie wygramy tego. O! Z północy po wygranej rundzie dobieram kartę. Okej. O, to fajne ty, Królestwa Północy, fajne. Dobra. Jest git, chłop ma przewagę jednej karty. O kurwa, leto. No nie, no. Co to jest za gówno, ty? Ja mam jakieś karty, co się nie skalują, jakiś stróż turbo bobem jestem. Nie no, musimy z nim wygrać, bo kurwa to jest... Musimy z nim wygrać, bo... Musimy z nim wygrać, no. Ty. Usuń aktywne efekty. Nie no, tragedia, kurwa. Dobra, przegraliśmy, nie? Nie mamy szans wygrać. Chociaż... Nie mamy. I chuja. Kurde, dawaj kartę, muszę z nim wygrać, bo on mi wtedy kartę da. A jak ja mam z nim wygrać, jak on ma takie karty? Jo, cię dupsa. Nie, no tak się nie bawimy, ty. Partyjka jak winta, jeszcze raz. Zadychy, co tam? Chcę grać w... Do zera, kurwa, lecimy. Zagrywamy majątek. Jebanga. Jeba się trzaskający mróz, to jest takie gówno jebane. Może nie? A może właśnie pod te karty zagramy? Pod gęste mgły i tak dalej. Może jak kurwa pomysł. Szpieg, a no tak, szpieg też się przyda. Szpieg jest totalnie OP. To co to robi? Ja nawet nie wiem, przywraca jedną kartę ze zbiorów. Kurde, ja nawet nie pamiętam, co te karty robiły. Dobra. Tylko ja bym dowódcę zmienił, bo to jest... Nie. Mogę zmienić dowódcę? Mogę znaleźć kartę gęstą mgłę. No tak, to... Tak, to wolę tą znaleźć kartę chyba gęsta mgła. Gęsta mgła, na którą działa? Strzeleckie jednostki. Dobra, rozpocznij. Powinno być dobrze. Manekin, spoko. Trzaskający mróz, spoko. To bym wymienił, bo ona w sumie nic za bardzo nie robi. Ten w sumie też za bardzo nic nie robi. O kurwa. Czemu takie gówno dostałem? No wymieniaj ją. Halo, wymieniaj. Bieg, fajnie. I go. O Jezusie Nazarejski. Ale... Umieszcz obok karty w tej samej nazwie. Podwaja siła obu kart. Fajnie to rozegramy, mam wrażenie. Zrobimy coś takiego. No już chuj. Po moim planie. Dobra, zrobimy coś takiego. Podmienimy sobie to kukłą. Patrz. To jest dobre. Tak, podmienimy sobie to kukłą. A może zagramy trzaskający mróz? Nie, bo to mi też ściągnie. Dobra, czyli podmieniamy to kukłą. Opasuje, a ja jeszcze zużywam mu szpiega. Opasuje, bo to jest jedyny logiczny ruch. Albo tak, albo patrzy mi w karty. A ja mu dopierdalam szpiega jeszcze. Ja. To mi daje szpieg, bo zupełnie nie pamiętam. A to, że zbieram sobie kartę. O kurwa, on mi bierze tego szpiega manekinem. I od się dupca, no za mocna jest ta gra. Pasujemy chyba. Albo tak. Nie no, 8 nie wyciągnę. Muszę dwie karty z tego zmarnować. Chyba, że mróz? Nie. Pasujemy. O, masz 6 kart. 7. Mogę poczekać na manekina, ale dobra. To mógł wiedzieć. Dobra, jesteśmy jedną kartę do przodu. Git. On zagrywa szpiega. Ja nie mam kurwa co z tym z faktem zrobić niestety. I mu tego szpiega ukraść. W ogóle, ty, co robią ci szpiegowie?
Zwiększa jego ogólną liczbę punktów. A dwie karty dostajemy za szpiega. Okej. Okay. No dobra. No to zagramy tak. Najniższymi kartami, punktami jakimi mamy. O kurwa ty. No a to jest najgorsze, że ja teraz nie mogę spasować, nie? Ten gościu mi da ile? Ten gościu mi da 2 punkty, no to... A z drugiej strony... Ja zrobimy tak, bo w kolejnych zagramy mróz i pójdziemy tylko pod ostatnią... Albo zagramy to. O to zagramy. Tak. I w ostatniej pójdziemy pod oblężnicze. To co mu daje? Przywraca jedną kartę ze zbioru? Kurwa, no co to jest za talia w ogóle? Jocie dupca. Pojebany jest chłop. Ale jakbyśmy mróz zagrali, czy może nie w tej ta... Kurwa, kurczę. Nie no, gramy to. Kolejne będziemy grali to. On pewnie to widział, dlatego gra pod... Dobra, już. O, do kurwy to jest. Nie, bez szans jesteśmy. Nie, bez sensu. Po co ja to zagrałem? Już mogłem... Mróz walimy? No przecież zanim ja to... A, mróz. Tragedia. Wtedy 3-3? No tak. Aha! A, bo to jest karta jakaś specjalna i ona nie... Fajnie, no zajebiście zagrałem, ty. Dziadek mróz został zagrany, petarda. 30 minut gwintak będziemy grali, nie obchodzi mnie to. Mój ruch, petarda. Jako kurwa rozdupcę go, nie? Nie, no jak Yennefer z Jengenbergu, kurwa. Pożoga, dobrze, że teraz to. Dobrze, że mi nic nie spalił. Nie gra pod pierwszą talię, bo mamy mróz, on o tym nie wie. Ma 7 kart. To co z tego? Ruch przeciwnika. Proszę nie miej kart takich tyłu, tylko miej te naprzód. On zajebiście, tylko masz gościa, to ma to w pizdzie totalnie, że ja mu rzucę mruch. No co, podaj grę, bo to tak przegrałem. Ostatnia próba. Zadychę. Przepierdalamy wszystko, co mamy. Dobra. Taktyka druga, gęsta mgła, to jest na które? Jednostki strzeleckie, to jest gęsta mgła. No za bardzo jednostek strzeleckich nie ma. To jest nasz gościu ma. Może zagrać gęstą mgłę. No nic, no gramy tak jak teraz. Innej zresztą talii też nie mam, żeby zagrać. Manekin, świetnie, gęsta mgła. To bym tą gęstą mgłę bym wywalił. Tych gości możemy zostawić. Ten zostaje. Gęstą mgłę wywalmy. Może manekin, może szpieg. Mróz, spoko. No i tego bym wywalił, bo to jest właściwie nie, chłopiec nic kurwa nie warty. Taka kurwa co? Dobra. Proszę, szpieg. Okej, ten gościu. Też spoko w sumie. Mój ruch. No dobra. No to z grubej rury. Tak. Kurwa, no ma za dobre karty. Ciach. Ciach. A,
Ja myślę, że to... A to jest młody emisariusz. To są te same karty, tylko inne są te. Pas? Mam tyle samo kart, on wygrał. Pas. Brzmi w miarę logicznie. Okej, okay, wziął sam manekina za tą laskę, co miała 6, okej. Okay. Dobra, może będzie miał szpiegów. Już przeciwnika. Zajebi się, już petarda, już mi się podoba. Gęsta mgła gadała na co? Na ostatnie jednostki? Gęsta mgła była? Czy na strzeleckie? Nic nie pamiętam. Nic, musimy grać w to, nie? Ciach. No dobrze zrobił. No musimy tak zrobić. Idziemy jedną kartę do dupy. Nie no, tragedia, ale to mi się... No jak ja z czym ja wygram? Z trzema jednostkami? Chujowa. Liczymy na to, że on mi szpiega rzuci. I coś z tego fajnego jeszcze wyciągniemy. Nie no, to skutku. Przepierdalam wszystko, co mam. O, no świetnie, tylko że... Kurwa, nie mam żadnych ty. Fake. Rzuć szpiega. To co mi da rzucenie, że on mi rzuci szpiega, ty? Punkty mi da, przecież to walczymy teraz o wygraną w sumie. Chodź się dupca. Petarda, ty. Zobaczył mi jakie ma karty, już wszystko wie. Wie, że to wygrał. Ja mam kurczę... 5 punktów, petarda totalna. Możemy tą gęstą mgłę zagrać, ale to mi... A mi to coś nic mi nie da. Tobie zepsuję wszystko. Okej, wyłącznie. Pyk. Piek. On pewnie wie, że mam manekina i będzie czekał ze szpiegiem do końca. Gęsta mgła i to co przecież sobie ściągam tego. A nie, bo to jest na dwójkę gęsta mgła. Okej, okay. Jest szansa, kurwa. Szpieg. Ty. Git. Mogę... Pyk. Proszę, miej jakąś chujową kartę na pierwszy rząd. Tak. Wygrałem? A nie, bo one się zastakują razem. Kurwa. No tak, zastakują się razem. Jo. No nic, będziemy musieli sobie zapisać. Nie no już, ale mnie wkurwił ty. No muszę z nim wygrać, bo dostanę kartę od niego, przecież ja tu nie wrócę. Jeszcze nie no, do skutku, jeszcze raz gramy. Jeszcze raz. Każdy kto nie chce, pamiętajcie, na dole macie napisane do której minuty. W której minucie go pokonaliśmy, choćby miał kurwa grać 8 godzin, no muszę to pokonać, bo on mi da kartę fajną. Karty kurwa. Ty, ale ja przepierdolę cały majątek, a to zresztą. Jeszcze raz. Na pewno się odkujemy tym razem. Tym razem nam się uda. Gęsta mgła, do pizdy, ulewny deszcz, tragedia kurwa, wymienię mi to w pizdu jak najszybciej. Dobra, jest jakaś fajna laska. Dobra, jest szansa, gęsta mgła na manekina, świetnie i teraz, teraz ten szpieg. Ty kurwa, dobra, wygrałem to. Jest... jest wygrywane. Skoro to mój ruch, to zacznijmy tutaj... tą kartą... Tą kartą, tak. Ona i tak jest useless. Okej. Okay. Ja rzucam szpiega. Ach. Dobieram sobie dwie karty. Zajebiście. On sobie... Okej, okay. On do mnie zagląda. No i wszystko, i my pasujemy. Mamy 5 kart, on jest...
On nic w sumie nie musi. Znaczy 5 kart, mamy jedną kartę przewagi, mamy 10 kart. On też rzuca szpiega, niestety kurwa nie możemy go zgarnąć manekinem. Jest to sprawa dość przykra. Mądrze to zagrał. Bo ma 500 IQ. Przegraliśmy to. Powinniśmy kurczę walczyć chyba o pierwszą rundę do wygranej. Bo w drugiej mamy fajną kontrolę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dobra, on coś wskrzesił. Wywraca jedną kartę ze zbioru kart odrzuconych. Wydaje mi się, że o pierwszą wygraną zawsze powinniśmy walczyć. Tak. Ale weźmy sobie tego. Osia. Później mamy fajną kontrolę. No i tu zaczyna się problem. Musimy mieć 11. Zrobimy coś takiego. Coś takiego. Na pewno? Tak, na pewno. Takiego. I coś takiego. Liczymy na to, że w kolejnej rundzie zagramy szpiega. I dobierzemy kartę mróz. Albo coś takiego. I zamrozimy mu tego szpiega, że on będzie miał jeden. I wyłącznie. Punkt. Ten szpieg. Pięknie, kurwa, dobra. To już jak nie wygramy tego, to jest idealny deck dostaliśmy. Wszystko się ułożyło tak, kurwa, jak miało się ułożyć. Oczywiście, pyk. Bieg. Dobra. Lepiej się, kurwa, nie dało chyba. Okej, okay, chłop przywraca karty. Okej. Okay. Czy to na końcu walimy tego medyka? Chyba tak, chyba nie. Chyba teraz? Chyba teraz. A co ja... Aj, mogę sobie wybrać. Aha, jak mu pier... Nie no, mu szpiega pierdolność za 7, ja myślę, że... A tak, bo ja mam mróz przecież. Tak, bierz szpiega. Mogę? Jak to wybierasz? Enter. Tak, tak, bo ja mam mróz, tylko żeby nie miał czyste niebo, bo przegrałem to w innym wypadku. O, jest potężny pojedynek, strasznie. Dobra. Tyk. Jest mocny pojedynek. Ale on ma mniej kart, więc będzie musiał zagrać w ewentualności to czyste niebo przed nami. A my sobie to zostawimy na sam koniec. Niech sobie stakuje. Jest git. Git. No my idziemy tutaj w drugą linię. Dobra, wygraliśmy to w końcu, ale to się musiało ułożyć. Tak mi się wydaje, musiało się ułożyć wszystko w naszej myśli co do jednego żołnierza tutaj. Tyk. Do ataku. Kurwa, to jest mocna karta w fest. Nie wiem, czy nawet jak nałożę mu te debuffy, to... Kurwa, ciężko będzie. Nie wiem ile da mu ta karta. Czyste niebo, mówiłem o tym. Musi to zagrać przed nami. Pięknie, zajebiście. Czy tak rzucę, to się zestakuje razem? A nie, nie. To inne przecież karty są, no ta. Okej, okay, tego gościa nie można jakby zdebuffować, bo jest ta karta specjalna. No 69 punktów, dużo. Dużo, ale my mamy to. Teraz też się nabufujemy. Dobra, tego mu nie da się zdebuffować. No mocne ma karty, fuj. Fuj, ma mocne karty. Ostatnia karta, oby coś chujowego naprzód. O, git, sposował. Czy my to wygramy? Najpierw robimy tak. Ile mu to zajmie? Zbierze? 35. I od się dupca, wygraliśmy w końcu. Koniec. I co teraz? Koniec. Jest, udało się. I od się dupca, 59 minut. I co, dostałem kartę? Na pewno nowigradzkie korony. Mam nadzieję, że kartę też. Poltest. Hit. Nie wiem, co to za karta. Sprawdźmy. Talia. Poltest. A, dostałem tutaj jakieś tą kartę. Podwajają się wszystkich twoich jednostek obliżniczych. O kurwa, OP. No jest to mocny dowódca, jest warto było, fuj. To
coś zdechło? A nie, to ja wyrzuciłem. No co, 59 minut odcinka. Musimy udać się do Velen. A przede wszystkim zamiast do Velen, to ja bym się najpierw udał... Przejść na widok kontynentów, ciśnij OK. Powrócić do... aktualnie znajduje się... Tak, tak, spacja, dobra. Musimy udać się do Velen. Drzewo wisielców, spoko. Natomiast ja bym nie chciał kontynuować tej misji. Tam udamy się w następnym odcinku. Ja bym się chciałbym się udać do Białego Sadu, tak? Czyli tam skąd przychodzimy i posprzedawać różne rzeczy, to sobie na koniec właśnie zrobimy. Sprzedamy jakieś pierdoły i właściwie tyle. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem. I zakończymy odcinek. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Tak było. Panie Jaskier. Dajcie mi postrzelawać wszystkie rzeczy i zobaczyć. Ja mam... Kurde, ale głośno. Ja mam pitosu. I czy mogę kupić jakieś różne ciekawe rzeczy. Witajcie. Witam. Pokaż mi sobie towary. Za pół darmo dajesz. To tam masz za ciekawe rzeczy. On ma fajne akurat ciekawe. On ma akurat ciekawe rzeczy. Juki do koniów i tak dalej. Spoko. Dobra. Przede wszystkim tak. Wiedźmiński srebrny miecz. Do pizdy. Możemy to sprzedać. Sprzedaję to. Tutaj jakiś weleński długi miecz. Możemy sprzedać. To możemy sprzedać. W ogóle to. No teraz będę tylko posprzedaję te rzeczy i ewentualnie udamy się do kowalu. Więc każdego kto teraz sobie pójdzie, to... O, widzimy się w następnym odcinku, wpadnij na inne serie, Discord masz w opisie i papa. Bo tutaj już się za dużo ciekawych rzeczy nie będzie działo, tylko posprzedajemy sobie różne nowe rzeczy, ewentualności, pogadamy jakieś głupoty, jak to mamy w zwyczaju. Co chciałem powiedzieć, to, że jestem, właśnie mówię, co mówiłem na samym początku, że w przednich odcinkach jakoś bardzo, bardzo słabo mi szedł komentarz w odcinkach, nie wiem do końca dlaczego. Znaczy pewnie z tego względu, że się w miarę mocno stresowałem. Też można powiedzieć, że przecież tym tu się stresować, no to jednak kiedy w 3 miesiącach siadasz, to się stresujesz. Dobra, ubierzmy zbroję, żebym miał więcej widział, co jest spoko, co jest do kitu. Pantalony, te będą najlepsze chyba. No i te nilfgaardzkie... O kurwa, ile to jest warte, ty. Dobrze, że to pokradłem. Elegancko, ty. 63. Opę. Uciory jakieś. Rękawice, dobra. Wszystko mamy? Buty, spodnie, rękawice, git. Kupiec, pokaż mi swoje towary. I sprzedajemy. Cyk. Cyk. O, pancerz Skermoren, kurwa. Nie wiem, co z tym pancerzem Skermoren. Chyba sprzedajemy, co? Najwyżej będę pamiętał, że ja mu to sprzedałem i to odkupimy. Mam nie mieć WQ. Dajmy wszystko. Nie będę tego nosił, bo to przecież strasznie dużo kilogramów zajmuje i później... Nie no, kurwa, takie pantalony. Co ja zrobiłem? Spodnie śliskie? Co ja mam tu za rzeczy, kurwa? Uważaj. Ja jestem jakiś straszny ślepy, jak to... Nie no, jak ja tu kurwa zakładałem, że... Takie zajebiste buty sprzedałem, tragedia. Nie wiem, będę gulę na 2 hity ściągać. A krew. Dajmy 310, co to jest? Korony? Szwedzkie? Nie, co to jest? Dumy. To waluta. No sprzedaj wariacie. No sprzedaj. A nie ma. Nie. Sprzedaj, spacja. Podwójnym klikiem klikam. Też sprzedaję. Na kuart. Ale też sprzedaj. Już nie ma siana, ty. Nasz sprzedawca. Trzeba coś od niego odkupić. A chętnie bym od niego kupił Yuki. Kapy nocze też jest spoko. I wytrzymałość to zwiększa wytrzymałość wierzchowca. Też jest spoko. Ale kupmy na razie Yuki. Tak jest. No, temerskie siodło, a co, ile to daje to moje? Siodło 20 wytrzymałości, a to daje 25 za 200, no, już kupuję, kurwa, tak o. Oni myślą, że ja sram pieniędzmi, jebać tą inwestycję w tą płotkę. Oprócz wiuków, bo dzięki temu będziemy, no, więcej rzeczy nosić. Kupmy te rzeczy naprawcze.
No i właściwie to wszystko u tego gościa, co możemy kupić. Sprzedajmy mu coś jeszcze. Tutaj postacie mają ograniczony gold. Trzeba to jakoś mądrze zawsze rozgrywać. Na razie kliknijmy escape'a, czekajcie. Tak, weźmy ekwipunek i załóżmy te juki na płotkę, gdzie tu jest. Juki na płoteczkę, cyk. I to siodło już mamy, rozumiem, założone, a tu mamy dwa siodła takie same. Tutaj mamy doświadczenie za cios kończący. Albo szansa na odcięcie kończyny. Chyba to bym wolał założyć. Chyba tak zróbmy. Chyba trofeum z południcy będzie lepsze. To trofeum sobie sprzedamy. Pokaż mi towarsy. Też sprzedajmy. No i tak, to sprzedajemy, to sprzedajemy. Wilcze skórę, złote pierścienie z rubinem. Sprzedajmy. Temerski sił rupieś. Rupiece sprzedajmy. Można te rupiecie, można na różne fajne alchemiczne chyba te przetworzyć. No, zgaduję, że skórę możemy na skórę przetworzyć. Miałoby to jakiś logiczny sens. No ale teraz się nie bawmy w to, po prostu weźmy tyle siana, ile on ma. I my dzięki temu mamy 400 pitonków. Uważaj na siebie. Fajnie. Klikam escape, nie klikam escape, klikam backspace'a. Zobaczmy sobie nie w ekwipunach, tylko w, nie w alchemię, tylko w alchemię? Nie. Wytwarzanie, tylko tu nie ma takiej opcji. Może książki, rzemiosło. I zróbmy może coś ciekawego. Miecz. Mam poziom trzeci. Ten miecz to chyba mamy. A, my ten miecz zrobiliśmy, ten miecz z Dorian. Ja mówiłem, że nie wiem, skąd mamy ten miecz. Buty myśliwskie możemy zrobić. Ten miecz to jest na 12 poziom, to bez sensu. Ale możemy zrobić, o, taki pancerzyk elegancki. No i ten pancerz możemy też zrobić. Dobra, myślę, że idziemy coś zrobić, te pancerze, bo tutaj jakieś tego rękawice. Chociaż z drugiej strony to będzie kosztować krocie. Nie wiem, czy nie warto przyoszczędzić. Dopiero faktycznie, jak będziemy dostawać w pierdol konkretny, to wtedy będziemy inwestować w różne rzeczy i zbroje. Bo ja za to zapłacę strasznie dużo. A możliwe, że my tą zbroję byśmy bardzo podobną po prostu gdzieś znaleźli, jakąś legendarną. Więc w sumie nie inwestujmy. Udajmy się bezpośrednio do Velen, ale tam udamy się w następnym odcinku. Możecie lajka zostawić, komentarz, suba, wpaść na Twitcha czy Discorda. Zostawić followa na drugim kanale, tam będą fajne filmy i są fajne filmy naprawdę, dużo lepsze niż te. Chociaż nie ma nic lepszego jak Wiedźmin 3, akurat może dużo lepsze niż te nie, ale solidne są. Jeszcze jedna ciekawostka z tego, co pamiętam, jeżeli tutaj zabiliśmy właśnie w tym, jak to się nazywa, Biały Sad chyba, zabiliśmy wystarczająco dużą ilość krów. Farmiliśmy te krowy, bo one się respiły w kółko. To pojawiał się bies, który nas one-shotował. Tak twórcy gry poradzili sobie z tym, żeby ludzie nie przesadzali tym zabijaniem krów. Taka oto mała ciekawostka. Jeszcze raz widzimy się jutro. No to zobaczenia. Tam pojutrze czy pojutrze. Na pewno jutro, bo odcinki codziennie, ale niekoniecznie z tej gry. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Nie jest tu kamerka. Kamerka jest tu. Emson.